Vampire. Hej, cześć, siema na wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w V Rising. Jak widzicie, troszkę się zmieniło. Po pierwsze mam lepsze bronie, po drugie mam taki fajny hełmik na sobie, ale to akurat bez większej różnicy. Wydropił po prostu jakiegoś gościa, ale to niestety nie daje nic, żadnej dodatkowej obrony, pancerza, nic takiego. A szkoda, przydałoby się. To jeszcze mam z mojego pozanagraniowego rajdu, kurde, rzeczy pozbierane. Udałoby sobie tutaj zrzucić. Mówię tylko tę grubą skórę i zwykłą krotę rzucę gdzie indziej. O, czekajcie, to sobie jeszcze muszę wziąć, bo się przyda za chwilę. Urząd tutaj naukowe, też się zbierają kolejne rzeczy. To wszystko idzie do wyciskarki. Tutaj dalej, materiały, to tutaj zrzucamy tylko tę wzmocnioną deskę, osełkę i to tyle. Tutaj zrzucamy klejnoty, widmowa egida, usuwa wszystkie negatywne efekty, fajna rzecz. I do nietoperka, wyciągnięte chyba jeszcze z mojej pierwszej skrzynki. Tutaj w tym miejscu ma w ogóle kunia, zgarnąłem go sobie podczas jednego rajdu na właśnie tutaj w pobliżu, na jakąś tą. Mam tutaj pierwszego sługusa w tym zamku, jak widać. Ma na sobie inny strój, konkretnie set czarownika, który sam testowałem, no ale nie dla mnie. Niestety nie dla mnie. Powróciłem sobie do właśnie stroju Marudera, ale liczę na to, że pokonana przeze mnie, niestety poza nagraniem, czy niestety, a może stety, Beatrice da mi możliwość właśnie na stworzenie lepszego sobie stroju. Dodatkowo poza nagraniem, choć akurat to chciałem nagrać, tylko niestety to mi się akurat nie udało. Pokonałem także Tristana, przez co mam dostęp do właśnie nowej mocy, jaką jest głód krwi. Dzięki czemu właśnie widzimy bez podchodzenia do typiarza, znaczy, że jesteśmy w miarę w zasięgu tego skilla i widzimy od razu, jaki ma typ krwi i ile ma procent, więc możemy na tego konkretnego sobie fokusować. Na przykład podczas walki. Dlatego Tristan dał mi też opcję właśnie, żebym zwykłą esencję mógł przebrać na potężniejszą esencję krwi. No i aktywnie to tutaj wykorzystuję. Teraz tak, tutaj dorzucamy wszystko. Tu się akurat zrobi przy okazji jedna potężniejsza esencja z tych serc, ale to akurat na plus. No, a resztę po prostu sobie biorę i zabieram gdzie idzie. Wszystko, w sumie dobra, jak już tutaj jestem, to rybkę też mogę wrzucić, czemu nie? Dobra, czy ja mam coś do robienia? Nie, nic nie mam. Chociaż w sumie przydałoby się zrobić słaby eliksir odpowiedzialności na czosnek. To chyba piekielna. Dobra, łyknę sobie jedną tą potkę. Żeby się zużyła właśnie, żeby się ten bukłak dodał do ekwipunku. Tutaj dorzucamy deski, tu dorzucamy kamienie. Czy ja coś tutaj dałem, żeby się kuło? Jeśli tak, to już wziąłem. Mam też żelazny miecz dwuręczny, czyli de facto to, czym się chyba posługuję w tym momencie. Nie ten. Ale mam go w tym miejscu. Mam dokładnie takie same ataki, jakich używał Tristan, czyli takie walnięcie, taka szarża, no i wiadomo, także takie zwykłe ataki. Jezu, nawet nie wiecie, jaka to była walka. Walka, jeszcze czułem, jakbym znowu grał w Soulsy, nie? Gościu był na porównywalnym poziomie z moim, ale kurde, jakbym w Soulsy grał, się czułem, nie? Tak zachowawczo, kurde, grałem. Ale jeszcze tak, co się jeszcze stało poza nagraniem? A propos nosicieli, to tak. Pokonałem go, było trudno, no ale pokonałem. Pokonałem ją, ale ona w sumie nie była żadnym przeciwnikiem, bo cały czas na nią uciekała, więc akurat z tego jestem zadowolony, że jej nie pokazałem, no bo nie bardzo było co pokazywać. Ale, Jezu, to to jest taka beka, że ja pierdolę. Kurde, idę do kopalni żelaza narobać sobie żelaza. Przy okazji mija mnie ten gość, ma takie, kurwa. Dobra, nie no, no chuj, nie walczę z nim. Idę w drugą stronę, a tam one takie, no weź, co jest? Więc dobra, idę w drugą stronę do tego typa, nie? Używam skoku cienia, żeby polecieć za niego, co nie? I już mam uciekać, ale po czym odwracam się, patrzę i się napierdalają ze sobą i kurwa ma nim życie schodzić. Myślę, chuj, poczekam, zobaczę. Poczekamy, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? A nuż ona wyższy level zabije kurde tego, będę ten, albo będzie na lowku i kurde ten. Niestety on na lowku nie, bo mówię, on, bo co jest najlepsze, on miał jeszcze tak 3/4 zdrowia, a ona nie miała nic. Gość o 3 levele niżej od niej ją kurwa rozpierdolił. I ja za darmo dostałem, kurwa, nie dość, że dostałem za darmo nagrody z niej, czyli
możliwość wytworzenia mikstury odporności na świętą moc. I punkt czarny na pierwszy level burzy, dzięki któremu wykupiłem sobie taki oto cyklon. Nawet fajnie się to sprawdza. To jeszcze właśnie zgarnąłem paręnaście fantów, które dzięki temu, że ją rozwaliłem, to trochę wypadły. Ale teraz tak właśnie, opis dla was tych wszystkich postaci. Czyli tak. Merdiv, Łuczniczka Światła. Merdiv jest prawdziwą wyznawczynią Kościoła Oświeconych. Wierzy, że jej moc jest darem światła, który należy wykorzystywać przeciwko siłom ciemności. Podobnie jak pierwotni paladyni otrzymali światło, aby pokonać Drakule i legiony wampirów. Ta święta Łuczniczka jest równie odważna, co naiwna. Nie widzi upadku Kościoła, tocząc jego chciwości i zepsucia. Jest zaślepiona światłem i skupia się wyłącznie na dążeniu do sprawiedliwości za wszelką cenę. No, tutaj jeszcze Tristan. Łowca wampirów. Bezduszny zabójca wywodzący się z długiej linii łowców wampirów i świetnie przygotowany do walki z rosnącą falą wampiryzmu. Tristan nie spocznie, dopóki nie rozprawi się ze wszystkimi nieczystymi stworzeniami. On w ogóle wygląda jak ten, nie? Tylko jak Van Helsing, nie zgodzicie się? A właśnie, on mi dał krew, dał mi trzeci level umiejętności, Ultimate mi dał po prostu w drzewku hemomancji, po prostu powiem, nie? Bo magia krwi to jest po prostu hemomancja. No z niej... Po prostu jest najbardziej utalentowana krewcowa Vardoran, choć w jej żyłach płynie krew Drakuli, okazała się być bardziej czarująca niż niebezpieczna. No i dzięki niej mogę zrobić właśnie krosno. Miał niestety podłogi do zakładu krawieckiego, więc nie będę dalszych miał rzeczy jeszcze, ale to się nadrobi. Dobra, sztabki miedzi jeszcze potrzebuję. Czy ja bym miał miedź w tym miejscu? Też właśnie dzięki temu, że tak sobie latałem do kopalni, to właśnie zagarnę wystarczająco dużo wzmocnionych desek z przeciwników i machnę sobie ten tron. Także... Bueno. Czy ja mam mieć? No mam mieć, pięknie. Na to pyk, na to pyk. No i tutaj do właśnie sekcji krawieckiej podstawiamy sobie właśnie te krosno. To będzie tutaj jeszcze mam już właśnie jeszcze stół krawiecki, tylko tego potrzebuję przędzy bawełnianej. Ja nawet nie wiem, czy ja to dostałem za robienie misji, czy ja to dostałem za zabicie kogoś, ale chyba nie, chyba za misję. Stanowisko kaletnicze to już mamy. Krawiecki i kuźnia. Tutaj to jest, to jest warsztat. Ale wiecie, to muszę też to postawić jak w warsztacie, nie? Bo rzadko wykorzystuję, kurde, te opcje na ozdoby, no ale prędzej czy później może warto by to zrobić, nie? No jest tu warsztatowe w kuźni. Ale szczerze, no teraz to mi ten stół chyba się już nie przyda, bo właśnie, bo to jest prosty stół warsztatowy, a ja już bym potrzebował bardziej kuźni, albo, czy bardziej bardziej warsztatu kowalskiego, albo jeszcze bardziej zaawansowanej rzeczy. Chociaż właśnie zakładam, że warsztat kowalski jest do broni, a to co teraz szukam, czyli, o właśnie, czyli krosno jest do robienia jeszcze lepszych rzeczy, które mogę na sobie nosić. Tak więc zobaczmy, co my tu mamy. No, niestety jednak nie, jednak tutaj tworzy tylko materiały. Tutaj co? Jedwab z czterech materiałów jedwabnika, okej. Okay. A, i alternatywa... No, nie, po prostu. Wełniana nić i materiał i... To jest szorstka nić i materiał. Dobra. Dobra, zwinięty dywan. Tego nie chcę produkować. Na razie. Materiał. Nieskazitelna skóra. Dobra, nie ma takiej skóry, co może być. Szorstka nić, włókno roślinne i pyłek. O, wreszcie ma zastosowanie do pyłku. Przędzę potrzebuję, to na pewno. Materiał i ten, dobra, no to przędza bawełniana, no to wiadomo. Dobra, czekajcie, tutaj tego do garbarni zrzucę. Tutaj to, niech się ta skóra przerabia. Ta gruba skóra mi się nie może przerać, bo jeszcze nie mam przepisu, żeby właśnie tworzyć tutaj to, tę grubą skórę z grubej, surowej skóry. No nie pamiętam, skąd ja tyle tego zdobyłem, ale chyba z niedźwiedzi i łosi. Strasznie dużo tego dropi. Dobra, bawełnę powinien mieć w ziołach, bo też się przyszedłem na jedną farmę i zgarnąłem dość spore ilości. Dobra, tutaj... nie, czekaj, monety mam chyba tutaj, co nie? Tak, my zarzucamy. I teraz tak, potrzebuję tak, najpierw nie alchemiczne, najpierw na zioła. I tak, no, sporo mam tej bawełny, więc bawełna i trąba piekielna. I tak, bawełnę dorzucimy sobie do krosna, żeby się już przerabiała na nici. Dobra, to się robi? No, troszkę. Już jest 30 sekund na jedno, no ale dzięki temu, że pod dachem właśnie, no to się robi o wiele krócej. Mam też tu tak w razie wutu jeszcze postawione, no ale... Myślę, że będę musiał z niego powoli rezygnować. Tutaj... Dobra, mogę to wziąć.
też mogę wziąć. A, czekaj, ta. To oczywiście jeszcze dorzucić. A, już dorzuciłem. Dobra. Teraz tak, tutaj, bo mam właśnie w planach rozwalić kolejną tą babę, czyli tą, którą mam teraz oznaczoną, tą kapłankę słońca. Bo, Jezu, jak blisko byłem zrobienia tego poznagrętu, nawet nie zdajcie sobie z tego sprawy. Ale się tak wkurwiłem tym, że to mi po prostu nie podeszło, nie? Bo babka była dosłownie na dwa ciosy, tylko nagle jakieś pięciu typa przylazło z tej. Przylazło tak po prostu z drogi i jej pomogło. I tylko dlatego baba mnie kurwa zabiła, nie? Właśnie, jak ja byłem zirytowany, to na nie macie pojęcia. Dobra, zakładam, że dopóki jest ta bawełna głównie, no to będzie się robiła ta bawełna, więc mogę dorzucić też te pyłki, żeby ta szelska nic się potem kraftowała. To tak w razie W, nie? Linie alchemiczne tutaj, dobra, tutaj zrzućmy pozostałe to, zabieramy pyłek. No i dorzucimy też do krosna. Cyk. Czy ja mogę walnąć kolejne takie krosno? W sumie chyba bym mógł, tylko czy to mi się opłaca? Też jakoś tak średnio mi się wydaje. No, come on, nie twórz mi tej nici! Jeez! Specjalnie to dołożyłem tylko po to, żeby było. Czyli nie, tak nie, czy wypadałoby mieć drugie krosno. Okej, widzę, jak ona jest jeszcze w pobliżu, no to tym bardziej warto się tym zainteresować. Dobra, to zrzucamy wszystko, co mam przy sobie. I te szczury, dobra, to szczury niech pójdą do tych użytkowych, potem je wcisnę gdzie indziej. Zobaczymy, czy tym razem pójdzie mi z tą babą lepiej. Nie powiem, że mam lepszego skilla póki co, no ale jako, że jest noc, to może nie będzie mieć też aż tak światło waliło po mordzie. Trofeum myśliwskie, a to chyba zostało mi, to jest jeszcze za tego. Te trofeum to jest chyba za tego miśka z chyba poprzedniego? Tak, chyba z poprzedniego odcinka. Dobra, czyli jeszcze raz potrzebuję teraz właśnie nie krosno, tylko tutaj to. Tutaj potrzebuję 24 przędze. Wiem, że gdzieś jedną mam chyba schowaną, więc jak już będą 23, to będzie ok. Dobra, co to mam oznaczone? A, wejść do kopalni, ale nie, wejścia nie chcę. My idziemy teraz właśnie po naszą koleżankę tutaj. Po naszą koleżankę, kapłankę, bo ona też ma fajne fanty, które pozwala mi wytworzyć. Muszę też zobaczyć, czy ten opis się zmienia, jak pokonamy danego wroga. Dobra, gdzieś tam jest. Jeleń, dobra, krwi jeszcze trochę mam, więc się nie muszę przejmować. Okej, okay, wykorzystajmy tutaj. No, nie mają nic fajnego w sobie, niestety. Szkoda. Jedyny minus tego używania tej mocy to jest taki, że ona niestety wygląda w taki... No nie, nie gada, że ona jest tutaj znowu w środku. Bo to jest też samo miejsce, gdzie tą Beatriz właśnie... Chyba? Nie. Czekaj, pokaż mi to. Kupiec nie. Jaskinia też nie. Tutaj jest kolejne miejsce dla mnie ewentualnie, ale bardzo duże miejsce. Obóz gwardii. Klasztor nie. Tartak też nie. Wioska Mosswick. Kurde, gdzie było to takie miejsce, gdzie ja tam poleciałem i tam była i ta krawcowa i ona. O, tutaj, dobra. Czyli to nie jest to samo miejsce, ale pewnie może być w podobnym tym. Podobnym kroju, czyli niestety, ale po pierwsze będzie tu od cholery ludzi, no a po drugie też dużo strażników, którzy mają te ataki ogniste, które taką plamę ognia zostawiają na ziemi, a to niestety jest atak, który aktualnie najbardziej mnie irytuje. Bo niestety bije dość duże obrażenia i ciężko się go pozbyć. Ciężko, czy tutaj po prostu trzeba poczekać, aż z łaski swojej przestanie funkcjonować. Brawo, ja zrobiłem sopotkę i nie wyciągnąłem z tego stołu. Dobra, trudno. Tutaj to jest ciekawe a propos tego gościa, bo jak tego mogę zaatakować, tego on potem albo znika i nic się nie dzieje, albo się zmienia w szkielet, nie? Mamy tu naszą kapłankę, tylko że niestety jest otoczona przez kurde jeszcze... Ma dwóch swoich przydupasów, no ale ma też kurde tutaj sporo ludzi. Jak ona będzie miała tylko tych dwóch,
Bueno, ja jestem wtedy jak najbardziej za tym, żeby z nią walczyć. Bo wiadomo, jednego mogę zabić normalnie, drugiego mogę szybko wykończyć z tego. Drugiego mogę szybko wykończyć używając pożarcia. I wtedy zostaje tylko ona. Tylko warto by było to robić w miejscu, w którym raczej się... Jezu, jaki dobry ty... Dobra, nie, ja tego będę musiał wystać tak normalnie. Bo ma jeszcze lepszą... O, ma jeszcze lepszą jakąś krwi niż ja mam teraz. Dobra, jazda. Okej, okay, dobra, tego zostawiamy. Trzeba wyjść. O, dziękuję. O, dzięki. No tak, ona musi leczyć. Dobra. No, co ja akurat mnie tak walnąłeś? Kurde, nie chciałem stuna. To jest ten ból, nie? To jest ten ból. Dobra, pożyw się. Jezu, przeżyj, przeżyj. Dobra. Ło, co? Co on miał? Farszywa czaszka, okej, to jakiś item chyba. W miarę okej. Dobra, teraz żeby tylko sobie odpuściła, nie? Dam ci przy okazji. Szybko wilczura. Niech mi ktoś oświeci, jak działają pociski w tej grze. Czy one lecą, lecą, lecą i lecą, aż coś trafią? Czy one w końcu jednak przestają lecieć? Bo mnie to zaczyna naprawdę irytować. Bo to już jest któraś akcja z rzędu, kiedy ja, kurde, przez taką durną akcję, kurde, ginę. Zostań bardzo daleko, aż tak daleko to ona nie jest. Bez przesady. Ona ma dość irytujący niestety jedną akcję. Ponieważ ona w trakcie walki potrafi walnąć sobie bańkę leczącą. Nie tylko ją, ale też jej sojuszników. Dlatego właśnie przydaje się skill mojego aktualnego... tego miecza, którego zwykłego mam, tego żelaznego. Ponieważ drugi skill... Wiadomo, pierwszy to jest to takie tornado, którym się kręcimy i zadajemy obrażenia, wiadomo. Drugi skill to jest podbicie wroga, co sprawia, że anulujemy wszelakie akcje, jakie on wykonuje. No nie, te pociski po prostu lecą, aż coś trafią. Dobra, kontynuując. Ja zakładam, że ona właśnie ma tę bańkę, bo normalnie jakbym ją też uderzył, no to ja też nic nie biorę. Wręcz chyba będę dodatkowo jeszcze za to leczył, jak w takim odwróconym kłenie z Wiedźmina III. Natomiast jeśli użyję skilla broni i on trafi oczywiście, bo to nie jest tak, że ten skill zawsze trafia. Ja tym muszę wymierzyć i muszę tym trafić. Jeśli trafię, no to właśnie mogę ją podrzucić, anulować ten efekt i dodatkowo jeśli zrecastuję ponownie, to mogę zadać jej większe obrażenia. Tak więc to jest jak najbardziej na plus. Tylko właśnie jest problem taki, że trzeba tym oczywiście najpierw trafić. Na razie zwykli ziomkowie. Ona jest gdzieś tam. A, czekaj, tu nie pójdę, bo tu jest czosnek. A kontaktu z czosnkiem bez tej potki wolę unikać. Więc przejdziemy sobie naokoło. Okej, okay, warto wiedzieć, że jestem skończonym debilem, skoro mogłem, kurwa, po prostu sobie ten... Skoro mogłem się od razu przy tamtym portalu zrespić, a wybrałem portal po drugiej stronie tej krainy. Brawo ja. Naprawdę, gratuluję pomyślunku. Totalnie było to nieprzemyślane z mojej strony, niestety. Straciłem teraz chyba za jakieś 5 minut na samo dobiegnięcie tutaj. No ale trudno. Trudno się mówi. Dobra, moją... Torbę bym chciał podnieść tutaj z tego miejsca, a potem sobie do niej wrócimy. Dobra. W ogóle to jest śmieszne, bo ja w tej torbie mam chyba tylko i wyłącznie... Dobra, no mam tutaj jeszcze coś.
Parszywa czaszka do rycerza śmierci, o ciekawe. Nie mogę jeszcze oczywiście niestety takiego typa... tego typa nie mogę w ogóle przyzwać, bo to jest spell z drzewka nekromancji na drugim poziomie, a nawet jednego punktu nie mogę w to wydać. Bo z tego co widziałem, no to nawet jakbym zresetował teraz sobie punkty, no to to jest tylko i wyłącznie reset właśnie tych zdolności, które mam. I mogę z innych... Nie mogę, nie mam wtedy na przykład 6 punktów, które mogę wydać w inne spele, tylko mam po prostu jeden punkt poziomu trzeciego, jeden punkt, 3 punkty poziomu pierwszego i załóżmy jeden punkt poziomu drugiego z danego drzewka, nie? I will do as the light demands me. Ale niewiele się zmienia w tym temacie. Zrób mi przysługi, nie uciekaj, co? I will show you discipline. Proszę, to mnie też irytuje, że on se spalni tych gości po prostu, nie? Dobra, strzelca trzeba zlikwidować w pierwszej kolejności. Nawet tak szybciutko mogę to zrobić. Zaś to, tu dostanie trochę chwila. Niewiele na szczęście. Bo to jest taka konsekracja, chyba trochę jak w LoLu na jednym itemie. To się to bije, ale bije wrogów, ale leczy sojuszników. Dwa niestety. Na przy okazji uniknąłem damage od niej. Pięknie. O, i to jest to, o czym mówiłem. W górę? Jazda. O, dziękuję, że mi drzewko ścięłaś. Tego nie mogę uderzyć, bo jak ją bym teraz trafił, no to bym dostał od niej silensa. Dobra, mamy podki, czy podki, kule zdrowia, to zostawię sobie na później. Dobra, za chwilę się niestety zacznie dzień, więc muszę tę walkę skończyć szybko. Chociaż w miarę szybko. Właśnie to nie długo nie trwało. Przyspieszę. Nie ma leczenia, koleżanko. Dobra. Okej, chwycę sobie to. Dziab. Raz, raz. Pożyw się, dziab. Shining blessings! Nie ma! Chciałoby się, co? O, a to ciekawe. Mogę użyć skilla, ale nie mogę użyć zwykłego ciosu. Intrygujące. Niech to jest! O, come on! Jest, jak to by się udało. Ok, wschodzi słońce. No to zakończmy to z przytupem. Kurde, myślałem, że zabiją ten ultimate, ale niestety. Ale dobra, mamy ją! Pięknie! Dobra, pokonana. Niestety to jest teraz trochę błąd, że pod drzewami to robię, bo niestety, wiadomo, ta eksplozja niszczy drzewa i co za tym idzie, niszczy też cień, który mi one dają. Więc muszę szybko się schować. No ale na szczęście nie zniszczyła wszystkiego, więc... Jeszcze jakąś tam zasłonę przed tym mam. Tak więc pięknie. Zobaczmy, co ona miała przy sobie. A właśnie, nie zobaczyłem finalnie, czy ten opis się zmienił. Ale dobra. Krystyna, kapłanka słońca. Kiedy kościół oświeconych po raz pierwszy odkrył zdolności powiązane z deszczem krwi, uznał to za błogosławieństwo świata, przypadkowo maskując prawdę o wpływie Drakuli. Krystyna jest jednym z wiernych sług kościoła. Ta bezlitosna służbistka uważa swoje panowanie nad światłem za dowód na to, że okrute metody, jakie stosuje, są całkowicie usprawiedliwione przez dogmat jej wiary. Z rozkoszą udowadnia swoją prawość. Dostałem level 2 do iluzji. Świece, czyli pierdoły, przepis na nić i torbę ze srebrnymi nićmi. To mi się bardzo podoba. Dobra, zejdź ze słońca. Czy mam coś, co by mi uniemożliwiało teleportację? No niestety mam książkę. Bezlitosna, żelazna maczuga. Oh yes. To chcę, to bardzo chcę. Tylko niestety bezlitosnej, żelaznej maczugi nie mogę skrafcić, bo... Nie mam odpowiedniej tej. On mi daje przepis akurat właśnie na cele i na te, na zniesione deski, ale nim się też trzeba zająć. Myślę, że to będzie nasz następny target.
jeśli chodzi o ten odcinek. Ale zobaczmy, nie księga. Czy nie tak, księga czarów. Co my tutaj mamy? Dobra, mogę zrobić to na myszce i klawiaturze? Mogę, dziękuję. Pokaż mi to. Komar. Przywołuj w miejsce docelowe widmowego komara, który zwabia bliskich wrogów i eksploduje po niecałych 2 sekundach, zadając 100% obszarowych obrażeń magicznych oraz wywołując u przeciwniku osłabienie i strach przez maksymalnie 1,5 sekundy. Za każdego trafionego przeciwnika przyznawana jest pasywka tego drzewka. Zasłona iluzji. O, czyli to jest zastępstwo dla tego, co mam, na tym leczeniu. Skocz wybranego jego wrogu przez 2,5 sekundy za okrągleniu. To jest tak. Leczy cię o 5% maksymalnego zdrowia i wywołuje osłabienie. Tworzy iluzję, która wystrzeliwuje pociski wywołujące osłabienie, zapewnia fantazmat. Użyj ponownie, aby wrócić do pozycji początkowej. O, czyli WZ-a. Dobra, a jaki jest opis tego? Okej, okay, ale to powinno... O, nie ma! Aha, czyli to jest taki domyślnie po prostu, taki jump. Ej, to może warto by go upgrade'nąć. Tutaj mglisty trans. Blokuj. Dobra, czyli znowu to taka pasywka. Przenieś się w miejsce. Przenieś postać niematerialną i przenieś się w miejsce kursora, a tutaj. Tak, miejsce dalej jest miejsce kursora po zablokowaniu ataku. Wywołuje osłabienie podczas ponownej materializacji, ponieważ fantazma za każdego trafionego wroga. Okej, okay, to by było. To jest na pewno dobre, jeśli chodzi o granie na klawiaturze. Nie wiem, czy jak by to na padzie działało, ale z chęcią wezmę sobie zasłonę iluzji, bo to. To brzmi naprawdę spoko. Bo to po prostu jest upgrade tego, co już mam. Ciekawe, czy mam do tego jakiś klejnot, muszę zobaczyć, bo jak... mam pełno klejnotów, znaczy pełno. Kilka klejnotów do tego drzewka miałem, tylko nie wiem, czy akurat do tej... Czy do, po pierwsze, do tego tieru, po drugie, czy do tej zdolności. No, ciekawe, który z tych czarów to jest ten właśnie rycerz, którego odblokowałem. Dobra. Żeby, że do tego nie mam jakiegoś klejnotu, jestem ciekaw, jaki może się tu wylosować. Tutaj magia lodu. To chyba akurat z tego gościa dostanę punkt do magii lodu, tak mi się wydaje. A tak, tylko on tylko to jest punkt poziomu drugiego. Dobra, dobra. No okej, okay, niech będzie. Dobra, nie mam jakoś mega dużo tutaj rzeczy, więc... Mogę z tym iść. Ale nie wiem, czy nie wypadałoby się wrócić tego naprawić. Chociaż w sumie... Czy w sumie dobra, bo... Samo to, że to jest, że to ta... O Jezu, nie jesteś... O kurde, on jest w pobliżu? To nie, że się kurde zdążył przejść. Skoro za ten cały czas ja tutaj ogarnąłem, to on tutaj kurde zdążył sobie takiego mini rajda zrobić. Inne miejsce. A tu gra sporo bawełny. Kurde, 9 taków kończosnów mi się nabiło. Niestety. Czosnek ma to do siebie, że... Im więcej mam tych staków, tym większe ja dostaję wpierdol od wrogów. Więc to jest duży problem, jeśli o to chodzi. Tutaj próbowałem zagadać z ludźmi na tym markecie i sobie potradować. Niestety jest to niemożliwe. I myślałem sobie, że to jest jakiś błąd, czy bo coś, bo na dole normalnie mogę gadać, ale nie, to nie jest błąd. Po prostu ludzie tutaj boją się wampirów i nie będą za mną handlowali, dopóki nie pokonam konkretnego wroga. Niejakiego Bane'a, który... Kurde macie, no nie! Co tu robi typ na 50? O kurde, Jezu, nie chciałem! Aj! Nie chciałem ultimate'a na nich zużywać. No, fajnie. Ej, chuj! Może to jest irytujące, że to się tak, tacy typiarze kurwa trafiają, nie? Kurdzista weteran, kurwa, popatrzcie jak jestem weteranem, pierdolę gościa i go składał na jeden cios. I kurwa, chuj ci w dupę, kurwa, cwaniaku! Dobra, teraz przeniosę się tutaj, żeby mieć faktycznie bliżej. Ale irytujące są takie spotkania. Poluję kurde na gościa, który jest w miarę na mój level i chce z nim mieć normalną walkę, a tutaj co tu mi wypierdoli, kurwa, gościu, który jest na... 54 poziomie i chuj grać sobie. Gdzie jeszcze jest jeden gość na 54, otoczony przez 5 gości na levelu w miarę do mnie podobnym. Typu 36 do właśnie 40. No i znowu mamy ten sam cios, który mnie już tak bardzo irytuje.
Już nie wiem, czy to jest w sumie zwykły cios, czy to jest po prostu ten. Nie wiem, czy to jest cios, czy to jest po prostu jakiś specjalny ostrzał. To chyba tylko i wyłącznie mają to wrogowie, którzy właśnie... Ten... UF-43, nie, podziękuję, mam lepszą krew. Procentowo przynajmniej, no bo nie wypowiadam się, jeśli chodzi o tego, nie? Nie wypowiadam się, jeśli chodzi o to, co dana krew mi faktycznie daje. Dobra, tutaj krew odstawimy, żeby tę potkę sobie łyknąć. Mógłbym się za krew podleczyć, no ale jak mam tak cenną krew, no to aż szkoda, kurde, to wykorzystywać. Tylko po to, żeby się podleczyć. Dobra, tu i tak w miarę ominimy. Na tyle, na ile się da bynajmniej. Jezu, no bez jaj. Dobra, to niech będzie w takim razie jednak krew. Na tyle bynajmniej, żeby ten czarny pasek podszedł wyżej. Dobra. Czyż w sumie? O dobra, świetnie, nie zauważyli mnie. To czekaj, to zmienimy się w niedźwiedzia, tak, żeby się szybciej zregenerować. Nie będę się niestety poruszał szybciej, no ale... Wolę, kurde, jednak... Szybciej się zregenerować i mieć full HP, niżeli... Potem czekać, aż będę miał tego tylko drobne, aż będę się mógł tylko leczyć ze zdolności. No, bierz to wszystko. Dobra, i za resztę już się podleczymy, myślę, tym strzałem z doskoku. No i dobra, czekaj, czy to mi pójdzie lepiej, bo z tym też próbowałem walczyć poza nagraniem i też, jak się możecie domyślić, za dobrze mi z nim nie poszło. Głównie przez to. Jak on jest tym irytuje, nawet nie macie pojęcia, nie? Okej, ładnie go zrobiłem w chuja tymi atakami. Nie? Kurde, nie miałem akurat spela. Fuck, po co ja zaatakowałem? Zajęliście. Zaliczyłem to jeszcze. Nie? Raz. Serio, trafił? Jak? Jak cię miał hitboxy, kurwa, w tej grze? Ja tego nie czaję. To już w LoLu są chyba, kurwa, lepiej hitboxy napisane. Akurat tego nie wyczułem na czas. O, za free, super. Dobra, tego się dało uniknąć. Raz, raz. Kurde, mogę użyć spela. Bum. No. Może i teraz będzie to spamu, jak po prostu pierdolnięty. Zaś błąd? Znowu to. To jest ciekawe, bo ten spell bije na większy dystans, niż gra go pokazuje. Muszę pamiętać, że jak używam tego skilla, nawet tak po prostu, to jestem nietykalny. Przez wszystko praktycznie. Chodź tu bliżej. Dobra, ja. O, a było świetnie, akurat gość jak debil skończony użył czegoś innego. Myślę, że mnie uderzy, ale na szczęście tego nie zrobił. Na złość. Nie! Nie uciekaj nigdzie! Nie waż mi się na tej walki przerywać! Nie gadaj, już się zresetuje teraz cały pasek zdrowia! No ja pierdolę, czemu się przerwało?! Już tak dobrze szło!
Mnie to wkurwia! O, to ma chyba wojownika 78. Bardziej bym go sobie wziął. Ciap. No i cyk, dziękuję. No, użyj tego odnowienia do ciężkiej cholery. Jakie to jest irytujące, literalnie, jedna baba, która była na za wysoki level, jakaś Jade, to nie goniła przez pół mapy normalnie, w ogóle agro nie straciła. A ten stracił agro po co? Bo odeszliśmy od 10 metrów za daleko? Wlazł tu czy nie? Oczywiście tu wlazł. A tutaj? No to oczywiście ludzie od kurwa chuja. Nie wiemy. W taki sposób. Fajnie, że to nie ma prawie w ogóle kurwa trafić. Aha, trol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 
Teraz jestem zmuszony, żeby się wycofać. Jak inaczej nie pokonam. A nie, dobra, jednak mają jakiś zasięg. Warto wiedzieć. Okej, ja myślałem, że sobie odpuści, no ale niestety nie. Z jednej z tych rzadkich sytuacji, kiedy to ja, kurde, chcę, żeby gościu mi dał spokój, nie? Restore my body. Dobra, tak to zróbmy do właśnie, żeby to czarne się zapiegowało. Okej, okay. I teraz wyknijmy sobie potkę. Ona nie powinna właśnie na maksimum podleczyć. Dokładnie. O, nawet jeszcze ponad limit. No, ale mamy to. Dobra, on tu dalej jest? Czy poszedł? Dalej tu stoi. No i na szczęście teraz jest tutaj całkiem sam, więc teraz możemy się bardzo fajnie zmierzyć w pojedynku solo, z którego mam szczerą nadzieję tym razem nie stchórzy i zawalczymy do końca. Jakim perem to mnie kurwa trafiło? Serio? Ja to zrobiłem? Nie wiem. Fajnie, że widziałem w ogóle jak to leci, nie? Ha, nie ma cwaniaku! Chciałoby się. Dobra. Okej, okay, teraz udało mi się tego uniknąć. Zresztą nie przeczekałem to. Okej. Okay. Zeszarżuję jeszcze nie. A, nie ma cwaniaku. Ale to mi się trochę nie udało akurat. Jezu, jak on mnie wkurwia z tym ciosem! Po co? Po co?
dwa zwykłe strzały. To. Jeszcze sam w to wlazłem, no nie wierzę. O, mgłas. To akurat rzadkie znalezisko. Pięknie. Dobra, to teraz, nie wiem, co ja teraz chciałem zrobić z tym miksem, no ale to było idiotyczne. Kurde, myślałem, że to tak, kurde... O, zajebiście! 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 Super! Był, kurde, do zabicia i co i nie? W trakcie walki rozpieprzyła mi się obrona i kurwa jest już nie do zajebania przeze mnie. Po prostu kurwa cudownie. Chyba, że mogę to naprawić na szybko. Nie, nie mogę. I chuj! Kurwa! Jakie to jest irytujące! A co jest najgorsze? Że przegrałem to przez moją własną kurwa głupotę! Bo za wcześnie wykorzystałem kurwa ten strzał! Znaczy strzał, za wcześnie wykorzystałem kurwa te... No wiecie, o co chodzi! To mój doskok! Bo jakbym najpierw, jakbym poczekał, aż on kurde coś zrobi, to się wiecie, wyczekam, że już uderza, po czym bym doskoczył, poczekał, aż dojdzie do mnie i znowu kliknął, żeby się cofnąć do miejsca, gdzie byłem, to bym uniknął tego jego strzału i jeszcze zaraz obok niego bym był. Ale nie, ja musiałem jak debil wykorzystać to praktycznie momentalnie i nie dość, że momentalnie, to jeszcze zjebałem to po najwyższym stopniu. Dobra. Ja mam tyle szczotki nici niestety, czyli będę musiał je trochę wytworzyć. No to niestety, ale... Nie wyszło to polowanie, z czego jestem trochę niezadowolony, no ale... Trudno, nie można mieć wszystkiego, prawda? No tak, nie ma czego zrzucać, bo ja kurwa wszystko co miałem to zostawiłem tam. Przy moim trupie, a przy trupie miałem właśnie ten grobowy pył, no ale po to się wrócę. I co jak co, ale ten gościu zostanie przeze mnie kurde ukatrupiony. Ale dobra, postawmy tutaj, nie krosno, potrzebuję tutaj właśnie ten zakład krawiecki, deski jeszcze potrzebuję. Dobra, jest tu poważnie, czemu ja się tak wolno poruszam po prostu na piechotę? To jest takie irytujące. Jeszcze zwykłe deski. A, czekaj, żeby nie marnować czasu. Pełnienie alchemiczne zioła. Wezmę pyłek od razu i już niech się z tego niech się już tworzy ta szorstka nić. Proszę bardzo. Żeby nie marnować czasu. Kurde, duże to jest. Ha, dobra, to czekaj. To wyciągamy wszystko stąd w takim razie. Kurde, mógłbym sobie potem poszerzyć to... Chociaż nie, dobra, nie poszerzę, bo ja teraz tam mam... Taki mini ogród kolejny. Więc dobra, czekaj ta. To roztegować. Tutaj to postawić. Fajnie, że mi się teraz wyświetla powiadomienie o nakładce GeForce, nie? No, congratulations, gro. Znaczy gro, komputerze właściwie, a nie gro. Dobra, to też muszę wyciągnąć. Teraz tak, garbarnię stąd też zabiorę. Znaczy stąd, po prostu przestawię ją, nie? Dobra, i to było w ulepszaniu. I teraz tak, najpierw zaraz tutaj obok postawimy sobie to. Zaraz obok tego postawimy tutaj garbarnię. I czy ja będę w stanie tutaj postawić tak o? Czy ja będę tutaj w stanie postawić to stanowisko kaletnicze? Jestem w stanie, no to pięknie. Super. Dobra, i teraz tak, tutaj dorzucamy pyłek i to. W sumie też. Do garbarni dorzucamy tę skórę, cyk. Zobaczmy tutaj. Proszę, co my tu mamy? Sprzęt z bawełnianej i wełnianej nici tworzymy jeszcze lepszy napierśnik. Peleryna łowcy. Uuu, jeszcze lepsza niż to, co mam teraz. Pięknie, poproszę, tworzy mi to od razu. Tutaj potrzebuję po 12 i 8. Dobra, no jak to sobie kurde zrobię, no to tego gościa rozwalę pewnie na spokojnie. Więc w takim razie okej.
Nie naprawiam tego. Chociaż w sumie nie muszę naprawiać, mam tutaj w skrzynce chyba, albo w skrytce. Właśnie, mam w skrytce cały nowy set Marudera, więc nie muszę tego naprawiać. Wystarczy, że to po prostu wymienię, bo to mają być dla sługusów finalnie, ale dobra. To w takim razie odzyskajmy sobie z tego co nieco. Raz. I te zniszczone wsadzamy tutaj, żeby z tego odzyskać parę rzeczy. Czemu mi się spodnie dodały tutaj? No idea. Więc to będzie problem z tym grobowym pyłem, bo wolę tego nie zużywać, no ale niestety. Dobra, tu potrzebuję to. Tutaj mam dwie sztuki, przy sobie miałem więcej, więc naprawimy sobie. Dobra, tutaj to będę musiał wziąć na później. Do naukowych nie mam czego zrzucać na razie. Dobra, tutaj to jedno proszę mi zrzucić. Raz. Przeszczędzę sobie na tym, żeby na ubieraniu tego. I zobaczmy tutaj. Mogę jedną rzecz tylko wytworzyć. Więc chyba poczekam. Ja mogę też chustę, no ale chusta ma te same, kurde, atrybuty, co ta moja narzutka łowcy wampirów, więc podziękuję za to. Wziąłem tę pelerynę. Dobra, no to pelerynę w takim razie zrzucę sobie tutaj. Bo tutaj sobie dorzucimy teraz narzutkę. Z niej odzyskamy, zdaje się, chyba skórę, jeśli dobrze widziałem. No, trochę skóry, trochę materiału. Teraz ubieramy pelerynkę. No i pięknie. Tutaj, co potrzebuję do tego? Srebrne monety. Okej, okay. No jak dla mnie spoko, trochę ich mam. Czyli tego też się będę mógł pozbyć. To weźmy, tam potrzebowałem zdaje się 8, więc tylko te 8 weźmiemy. 6 i 2, cyk. Oj, patrzcie, sama ta peleryna już mi daje wystarczającą odporność na srebro, że nie mam tego monitu. Nosisz srebro i nie dostaję damage'a z tego, także bardzo bueno. Tutaj to też ma... O, akurat szorstką niż trochę odzyskam. Świetnie. Więc też spoko. Też trochę skórki. Dobra. Dobra, żeby już się przygotować od razu na naprawę tego. Tu potrzebuję tak, 5 grobowych pyłów jeszcze, trochę tej lilii. Dobra, to te 3 bym sobie zostawił w takim razie. Żeby mieć tylko te 13. 12. Tutaj jedna zostaje, te 3 out. Nie przesyłaj, tylko porządkuj. Okej. Okay. No i zróbmy sobie teraz jeszcze lepszy... O, jeszcze gość jest teraz obok mnie, no nie wierzę. Tutaj stanowisko krawieckie, poproszę o... nie krawieckie. Kaletnicze. Poproszę o właśnie torbę ze srebrnymi nićmi. Jeszcze więcej jest w ekwipunku i... Co za tym idzie, większa odporność na srebro. Tutaj nie ma się już co przetwarzać. Tutaj też się już przetworzyło wszystko, co się mogło przetworzyć. Tutaj nie mam czego dorzucać. Tutaj stąd mogę zabrać tę potkę. Przy okazji będę mógł sobie stworzyć... A nie, figę stworzę, przecież przy moim trupie są, kurde, te... Te potki i ten bukłak jest przy moim trupie, więc niestety muszę się najpierw... Znaczy przy moim trupie, przy miejscu mojej śmierci, więc muszę tam się przejść, zanim, kurde, cokolwiek będę chciał zabierać. No jest tam, zabieramy. Mamy bardzo ładnie jeszcze więcej miejsca w ekwipunku. Także mój bien. Okej, dobra, szczury sobie do tego schowam. Szczury tutaj. Co ja tu mam teraz? Dobra, olej mogę schować do garbarni. Czy schować, dać do garbarni, bo jest potem potrzebny. No, resztę mogę schować normalnie już do kolejno tych właśnie wszystkich stanowisk. Czyli tu. Tu. I stąd sobie tylko jeszcze wyciągnę trochę tego pyłu, ale też te 7 sztuk tylko. Żeby właśnie mieć na fulla. Dobra. A w sumie mogę to łyknąć od razu, bo to trwa godzinę, więc
Starczy. No jest spoci. Dobra. Ja tylko wrócę sobie do mieczyka. Tutaj sobie zetnę to, co zasadziłem wcześniej. Machnę sobie od razu tę lepszą, znaczy lepszą. Machnę sobie od razu poteczkę właśnie na... Sorry, na leczonko. Potrzebuję do tego mieć szczura w jakimś punku. Cyk. Teraz tylko poczekać, aż to się zrobi. No i poza tym będzie spoci. 4, 3, 2, 1. Gotowe, dziękuję. No i od razu będzie już gotowe. No właśnie zebranie. Tutaj ta uszkodzona właśnie cały czas o tym pierścieniu będzie tylko gadało. Dobra, tutaj to już muszę zrzucić ręcznie. Szczury tutaj. No i te kamienie tylko dorzucę do kruszarki, bo reszta oczywiście zostaje ze mną. Mógłbym oczywiście już wysłać jakiegoś sługusa po cokolwiek de facto, ale wolę jednak, wiecie, wolę jednak wysłać sługusów wszystkich pięciu, jakich będę mógł mieć. Tylko niestety, żeby wszystkich pięciu wysłać, najpierw muszę ich mieć. A żeby ich mieć, to warto by mieć najpierw więzienie. I co za tym idzie, jednocześnie muszę mieć też pokonaną tę babkę. Ale na nią niestety jeszcze, podkreślam, jeszcze jestem za słaby, a ona daje mi naprawdę bardzo dobry przedmiot, który będzie mi umożliwiał szybkie przenoszenie ludzi do miejsca, po prostu do więzienia, czyli tam, gdzie chcę, aby finalnie trafili. No ale dobra, ode mnie póki co w tym odcinku będzie tyle. Ja pójdę tylko po to wszystkie rzeczy, które były przy moim trupie, przy okazji sobie na krawce bawełny. No my widzimy się w kolejnym materiale, w którym mam nadzieję, uda się nam pokonać zarówno tego gościa, który będzie ostatnim w tym tierze, oraz tą babkę, aby odblokować sobie tego oto przywoływacza zmierzchu. Tego wiadomo, zanim przywoływacza będę mógł ogarnąć, no to jeszcze będę musiał z jego pomocą wybudować, z tym będę musiał celę więzienną sobie zrobić. Nie wiem tylko, czy cela jest jedna na jednego gościa, czy jedna na kilku, no ale jak postawimy, to się dowiemy. Najwyżej po prostu walnę sobie od razu cztery takie cele w tym miejscu i będę miał właśnie na ludzi to już przygotowane. Tak więc, okej. Okay. Zniesiona deska i 8 sztabek żelaza, a deska to było chyba 4 zwykłe deski i 4 sztabki żelaza, więc no, żelaza też będę musiał sobie trochę nazbierać. No ale to jest już mój problem pozanagraniowy. Ode mnie to tyle, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!